Przed rozpoczęciem chciałbym bardzo podziękować za tak szybkie wbicie 145 subskrypcji. Nie przedłużając, miłego oglądania. Część druga. Opowiem, jak doszło do kolejnego czasochłonnego restartu Aquarium 54. Powiem tak, wszystko było w porządku, lecz zaczęły się pojawiać klony, ale radziłem sobie z nimi. To mi nie przeszkadzało. Po prostu znudziła mi się aranżacja. Postanowiłem zrobić porządny restart, zapoznałem się z techniką japońską zwaną Iwakumi. Kupiłem porządne kamienie, podłoże i inne rzeczy. Wyznaczyłem złoty środek i wziąłem się do pracy. Z tatą wsypałem podłoże i zaczęliśmy razem aranżować. I wyszło nam przepiękne Iwagumi. Zbiornik był zakładany na nowym filtrze Eheima, który był przestarzały. Wszystko to było na szklanych rurkach, wlot i wylot. Niestety po kilku dniach pojawiły się okrzemki na wszystkim. Więc postanowiłem poszukać w mojej książce rady na to i znalazłem, że trzeba dokładnie czyścić mechanicznie, na przykład szczoteczką i podmieniać więcej wody. Podłoże było silne i wydalało ogrom związków, a ja miałem tylko trawnik, więc glonom ten fakt bardzo sprzyjał. Walka z okrzemkami trwała ponad miesiąc, bo przez tyle podłoże wydalało tyle substancji. Kupiłem rotalną koloradę do tyłu zbiornika i akwarium o niebo lepiej się prezentowało. Trawnik średnio sobie radził, więc podałem trochę żelaza i od razu trawnik zzieleniał. Niedługo potem pojawiła się brązowa wata, która była spowodowana słabą biologią w akwarium. Zwalczyłem ją dzięki pewnemu sposobowi, o którym powiedział mi pan w sklepie. Zaciemniłem akwarium, włączyłem napowietrzacz i dałem maksymalny przepływ w filtrze. Przed tym podmieniłem troszkę ponad 50% wody i zassałem tyle waty, ile się udało. Po tym zrobiłem to, co wcześniej i akwarium odżyło. Po odkryciu też zrobiłem podmianę i zassałem resztki. Wszystko rosło pięknie, bez żadnych problemów. Po czasie kupiłem krewetki Amano i otoski. Były one ekipą czyszczącą. Zostały zakupione również neony simulans, tak zwane neony zielone. Wszystko rosło, większych klonów nie było, lecz denerwował mnie filtr Eheima, który ciągle się zapowietrzał i czasem był problematyczny w czyszczeniu. Powiedziałem, o nie, tak nie może być. I szukałem odpowiedniego filtra i znalazł się. Był to Oase Biomaster 250. Bardzo przypadł mi do gustu, miał prefiltr, dzięki czemu jest bardzo prosty w obsłudze, aż do dziś. To tyle o akwarium 54. Pora iść dalej.